Zadanie. Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną, czyli z modułem. Na początku zaczniemy od bardzo prostych przykładów. Moduł z x równa się 7. Takie równanie ma dwa rozwiązania. X1 równa się 7 i x2 równa się minus 7. Dlaczego? Sprawdźmy. Moduł ma taką magiczną własność, że usuwa po prostu znak minusowy, a znak dodatni jest przepisywany, czyli tu jest plus 7 zatem moduł z siódemki to jest 7 z liczby minus 7 to 7 ponieważ minus jest usuwany widzisz tutaj wykonaliśmy sprawdzenie naszego rozwiązania to równanie jest bardzo podobne tutaj mamy również dwa rozwiązania x1 2 x2 równa się minus 2 ponieważ tylko dwójka wstawiona w to miejsce daje nam dwójkę ale minus 2 też jest ok ponieważ moduł z minus 2 Daje nam też dwójkę, ponieważ minus zostanie zlikwidowany. Rozwiążmy ostatni przykład. Moduł z x równa się minus 3. Trzeba tutaj uważać, ponieważ jeżeli rozłożysz to na dwa przypadki, to niestety będzie to błąd. Ponieważ trzeba zauważyć, że moduł jest zawsze liczbą dodatnią, widzisz? A tutaj otrzymujemy, że z lewej strony jest liczba dodatnia, a z prawej ujemna. Nie jesteśmy w stanie dobrać takiego xa aby strony były równe. Zatem tutaj mamy równanie sprzeczne, czyli brak rozwiązań.